odrębny przetarg na dostawę energii elektrycznej dla Suwalskiego Zespołu Szkół Technicznych został właśnie ogłoszony przez miasto. Na liście podmiotów uczestniczących w grupowym zakupie prądu tej szkoły zabrakło. Pragnę uspokoić, jeżeli chodzi o zasilanie ZTS, nic złego się nie wydarzy i prąd na pewno w tej szkole po 1 stycznia będzie. Podjęliśmy tutaj decyzję o wyłączeniu z grupy zakupowej Zespołu Szkół Technicznych po to, by ogłosić przetarg na dostawę prądu do tej jednostki w przetargu oddzielnym. Swoich sił na rynku energii elektrycznej chce spróbować Suwalskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, które prócz ciepła wytwarza również energię elektryczną. Robi to od lat. Energia produkowana przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej jest wtłaczana w sieć dystrybucyjną i sprzedawana krajowemu odbiorcy. Zatem z tej energii, którą produkuje również nasze Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, korzystają m.in. również mieszkańcy Suwałk, bo jest ona później dla nich sprzedawana. Być może oferta PEC-u okaże się konkurencyjna, a przy okazji ciepłownia uzyska lepsze warunki płatności niż u energetycznych gigantów. Jednak jak zapewnia Kamil Schnell... Oczywiście wygra tutaj oferta najlepsza, przetarg jest otwarty, więc to będzie taka weryfikacja, czy ceny zaproponowane przez PEC okażą się konkurencyjne względem tego, co mogą zaproponować inni dostawcy i oczywiście najlepsza oferta pod względem cenowym zostanie tutaj wybrana. Termin składania ofert w tym przetargu upływa zaledwie 2 dni później niż w postępowaniu mającym wyłonić sprzedawcę dla odbiorców tworzących grupę zakupową. Na zakup prądu dla ZST miasto chce przeznaczyć maksymalnie 226 tysięcy złotych. Według szacunków szkoła potrzebuje około 100 MWh energii rocznie.